Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Syberię. Porozmawialiśmy sobie z Heleną Romański i dowiedzieliśmy się, że musimy przygotować dla niej drinka, aby odzyskała swój głos. Niestety nie wiemy, jak tego drinka przygotować. Wie to tylko jedna... Niestety nie posiadamy informacji, w jaki sposób mielibyśmy go przygotować. Wiedzę na ten temat posiada tak naprawdę tylko i wyłącznie jedna osoba. Ale kto? Kogo miałbym tak naprawdę o to zapytać? Nie mam zielonego pojęcia. Tutaj mamy ogólnie ten barek, gdzie tego drinka będziemy mogli przygotować. Ale może w pierwszej kolejności porozmawiajmy z Jamesem? Chyba nie mogę. No dobra. Podejdźmy zatem do tego baru. Okej, co my tutaj mamy? Dobra. Widzę, że prawdopodobnie tutaj będziemy mogli włożyć cytrynę. O! Tequila, rum. Wódka, whisky. Schnaps. Creme de maté, czerwone wino, szampan, białe wino. Dobra, mamy jakieś nutki, które zaznaczają szampana i kognaka. Nie mam zielonego pojęcia, czy jest to podpowiedź, w jaki sposób przygotować tego drinka, ale okej. Ja tu mogę ustawić na tą nutkę. Rozumiem. Chyba rozumiem. Ale tak naprawdę nic się nie dzieje, kiedy na to klikam. Ciekawe, jak to działa. Chciałbym cytrynę i nie mogę jej wyjąć. Chyba, że... Bo ja mam tutaj kryształowy kieliszek, mam też wódkę. Może ja tą wódkę gdzieś tutaj będę mógł włożyć. O właśnie. Mam też kieliszek. Ale kieliszka na tą chwilę chyba z niczym połączyć nie mogę. Być może ten kieliszek będę musiał gdzieś ustawić pod spodem. Gdzieś tutaj na dole. I wtedy gotowy drink wpadnie do kieliszka. No nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Podejdźmy jeszcze raz do Heleny Romański. Madam Romański, czy nie zechciałaby... Masz mój koktajl? Nie, jeszcze nie, ale... Jeśli nie dasz mi mego koktajlu, nie jadę z tobą do Comcol z gradu. Na co czekasz? Słyszałeś, James? To nie do... Zgadzam się z panią, madam. Ta młoda dama jest, jak widać, niekompetentna. Musimy porzucić ten cały pomysł. Proszę tak nie mówić. Ten koktajl jest dla mnie tak samo ważny. Śmiało, moja droga. Pokaż nam, co zrobiłaś. No, na tą chwilę jeszcze nic nie zrobiłem, bo nie mam zielonego pojęcia, jakich składników bym potrzebował. Obstawiam, że cytrynę. Dobra. Ogólnie co my mamy tutaj? Mamy kod tymczasowy, mamy też broszurkę hotelową. Z tym numerem telefonu, pod który dzwoniliśmy już kilkukrotnie, ale nie otrzymaliśmy żadnej informacji. Może to jest dobry moment, żeby spróbować zadzwonić tutaj ponownie. 464-336-43. 464-336. Halo? Czy to hotel Moritz? Recepcja. Czym mogę służyć? Chciałabym rozmawiać z panem George'em. Jest u was barmanem. Połączę panią z barem. Proszę zaczekać. Okej, otrzymamy wskazówkę, jak tego drinka przygotować. No dobra. I ta muzyczka na poczekaniu. Słucham, bar. Chciałabym rozmawiać z George'em. George'em? Z panem George'em? Tak. Był barmanem w Mauricu w latach 50. Nie chciałbym pani rozczarować, ale pan George nie pracuje już od dłuższego czasu. Ale o co chodzi? Powiedziano mi, że tylko pan George zna recepturę pewnego niezwykłego koktajlu. Koniecznie muszę znać jego skład, to sprawa życia i śmierci. Chętnie bym pomógł, ale stary George znał mnóstwo przepisów, był najlepszy w swoim fachu. Zostawił nam swoje receptury, zanim odszedł. Gdyby zechciała pani powiedzieć, o który konkretnie pani chodzi? Cóż, nie wiem. Mówił pan, że jest ich wiele. Tak, Paris Peking Shuffle, Deep Green Secret,
Poco Poco, Blue Helena, Red Mambo. Helena? To ten, Blue Helena. Dobrze, niech spojrzę. Blue Helena, miarka wódki, miarka Blue Curacao, miarka miodu, plasterek cytryny i lód. Wstrząsnąć i gotowe. Doskonale. Bardzo panu dziękuję. Niezwykle mi pan pomógł. Okej, no dobra, znamy przepis. Ćwiartka wódki, troszeczkę curacao, troszeczkę cytryny, troszeczkę lodu. Okej, poczekajcie. Kod tymczasowy, nuty. Kognak. Crème de mede, szampan. Czy jest tu gdzieś curacao? A nie, jest. Blue curacao. Ale że co, że ja powinienem przełączyć na tą nutkę, bo nie do końca rozumiem. No mam przełączone na tą nutkę. Może te nuty będę mógł gdzieś tutaj położyć. No nie. W jaki sposób? No bo patrzcie, tu mogę wziąć lód, tu mogę wziąć cytrynę. Któryś z tych przycisków to jest też prawdopodobnie curacao. Ale w jaki sposób miałbym uruchomić ten fortepian, te pianino? No bo ewidentnie mam tutaj jakieś przyciski i też tutaj coś mogę zmieniać, ale nic tak naprawdę się nie dzieje. No nie wiem. Muszę się dokładnie jeszcze tu... O, poczekajcie. Chyba coś będę mógł stąd zabrać. A, mam miód. Cytrynę. Dobra, moje pytanie brzmi. Czy skrystalizowany miód to jest curacao? Ale potrzebowałbym jeszcze lodu. Dobra, cytrynkę mogłem tutaj włożyć. I miód teoretycznie też mogłem tutaj włożyć. Tylko ten miód jest skrystalizowany. W dalszym ciągu nic się nie dzieje. Aha, poczekajcie, teraz jest chyba włączone. Cytrynka. Kostki lodu. Obstawiam, że zrobiłem coś nie tak. I to nie jest Blue Helena. Mój Boże! Fuj! Z jakiej wody ognistej to sporządziłaś? Chciałaś mnie otruć? To jest Blue Helena. Wykluczone. Blue Helena miała kolor jak... ten aromat jak... rozumiesz? Nie była tak klarowna jak... jednego jestem pewna. To nie jest Blue Helena. Trochę wysiłku, moje dziecko. Dobrze, spróbuję innego połączenia. Dobra, coś jednak poszło nie tak. Wiecie co, ja sobie wyjmę ten miód... i spróbuję go w jakiś sposób rozpuścić, bo wydaje mi się, że on nie może być skrystalizowany. Ale teraz tak, potrzebowałbym jakiegoś źródła ciepła, na pewno. Tutaj przy stole niczego nie ma, tutaj mogę wyjść, mogę się też cofnąć. Mogę wyjść na zewnątrz, ale chyba niekoniecznie chciałbym to zrobić. Dobra, tutaj mamy basen, na pewno. Mogę iść tam, stamtąd wzięliśmy kieliszek wódki. Tu jest ta szatnia. W sumie to wejdźmy jeszcze raz do tej szatni. Może coś się tutaj zmieniło? No bo tak, mamy tutaj gazetę i mamy albo jakieś ubranie,
albo jakąś torbę. Niestety w dalszym ciągu nie mogę tego wziąć. Szafki nie są klikalne, zafierane, spojrzeć nie mogę. Czyli tutaj chyba tak naprawdę nic robić nie mogę. O! Jakiś gruby i chudy grają w szachy. Przepraszam, że przeszkadzam. Myślę, że mógłbym przebić się tędy moim hetmanem. Chyba, że... Widzę, że jednak przeszkadzam. A więc nie. Szach w dwóch posunięciach. Może jednak przycisnę go gońcem. Nie ma nic lepszego niż poparcie gońca. W porządku. Nie będę panów dalej niepokoić. Tu też coś mamy. O kurde, jakiś basen. Słychać bąbelki. Zobaczcie, ta woda się podgrzała. I mogę tutaj rozpuścić miód. Okej, świetnie. Płynny miód, no dobra. Cofnijmy się zatem do baru i spróbujmy ponownie przyrządzić koktajl. No tylko właśnie, nie mam zielonego pojęcia, w jakiej kombinacji miałbym tam cokolwiek wciskać. Co prawda mam podpowiedź te nutki, ale szczerze powiedziawszy nie umiem nic z tego wywnioskować. No nic, będziemy kombinować. Chyba, że... Helena Romański mi coś powie na ten temat. W sumie to zrobię tak. Wybiorę sobie nutki. I spróbuję... no nie mogę z nią porozmawiać. Szkoda, no. Myślałem, że w jakiś sposób dowiem się coś więcej na ten temat. W jaki sposób miałbym to odczytać? Whisky, wódka. Blue Curacao. Schnaps, kognak, whisky. O! Kiedy klikam te przyciski, to też jakieś płyny lecą do kieliszka. Szczerze powiedziawszy, będę kombinował, bo tak naprawdę no... Nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób miałbym odczytać te nutki, żeby cokolwiek tutaj zadziałało. Mój Boże! Fuj! Z jakiej wody ognistej to sporządziłaś? Chciałaś mnie otruć? To jest... Blue Helena. Wykluczone. Blue Helena miała kolor jak... Ten aromat jak... Rozumiesz? Nie była tak klarowna jak... Jednego jestem pewna. To nie jest Blue Helena. Trochę wysiłku, moje dziecko. Dobrze, spróbuję innego połączenia. Okej, no dobra. Będziemy kombinować. No na pewno w pierwszej kolejności musieliśmy uruchomić ten mechanizm, tak? Tutaj mamy cytrynkę. Czekajcie, może w jakiś sposób da się to ponumerować. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Chyba że te przyciski, które są tutaj, odpowiadają... No nie, ale tu mamy cytrynę. Tak sobie myślałem, że może te przyciski odpowiadają tym napojom na górze. A tutaj możemy dodawać... Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No nie, na kartce z nutkami też było więcej składników. Okej, moi drodzy, zrobimy tak. Kiedy uda mi się to rozwiązać, to się po prostu włączę. Oh yeah! Udało się! Helena pije koktajl. Mój głos! Mój Boże, to okropne, przerażające! Nie wierzę własnym uszom. Blue Helena jest bezsilna. Nie działa na głos starej kobiety. Pani głos jest doskonały. Proszę w siebie uwierzyć. Musi się pani rozgrzać, to wszystko. Po tylu latach to normalne. Nie, nie. Dziękuję za twoje poświęcenie. Naprawdę nie mogę wyjść na scenę z tak słabym, żałosnym głosem. Moje wykonanie byłoby tak bardzo słabe. Otrzymałabym fatalne recenzje. Musi pani tylko odzyskać pewność siebie. Prawda, James? Z całym szacunkiem, madam, ale wydaje się, że pani głos jak żeglarz powrócił po latach. Bądź cicho, James, zasmarkany lizusie. Ha, i cóż mamy począć? O, tu też coś będę mógł użyć. Czekajcie, ja mam kryształowy kieliszek. I mogę go tutaj położyć. Tylko kieliszek jest pusty. Może będę mógł wziąć wódkę? Nie muszę znowu tego robić. A, rozumiem. Helena zaśpiewa i kieliszek pęknie. Wtedy uwierzy w to, że ma ładny głos. Mój głos? Znać ją wider głos i ją w niedobry Boże, co ja zrobiłam? Mój głos powrócił. James, słyszałeś? Mój głos. Odzyskałam głos. Pani głos jest wspaniały, jak zawsze, madam. Lecz proszę nie zapominać. Nie jest pani już podlotkiem. Czas zebrał swe żniwo. Ty też nie jesteś już zabawką jak niegdyś, James. Mam nadzieję, że sam będziesz się bawił doskonale. Pozostawienie pani samej nie wchodzi w rachubę, madam. James, nie wygłupiaj się. Cóż miałbyś tam robić? Twoje miejsce jest tutaj. Przygotuj wszystko na mój powrót. Nie będę nalegał, proszę pani. Przygody nie należą do zbioru moich wbudowanych funkcji. Być może ma pani rację, jak zwykle. Jeśli dobrze rozumiem, pojedzie pani ze mną do Konkolsgradu. Ależ tak, moja droga. Wyruszam w tournée. Podnieście kotwicę. Wrócę do sterowca i przygotuję nasz odlot. Proszę do mnie dołączyć, gdy będzie pani gotowa. Zaprowadź mnie do pokoju, James. Muszę się przygotować. Szybciej, szybciej! Na co czekasz? Moi wielbiciele czekają. Czy jest pani pewna, madam? Zamknij się i weź się do pracy, James. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że Sergej tak czy inaczej ma złe zamiary. Nie odda nam rąk Oscara, nawet kiedy sprowadzimy panią Helenę do niego. Ale okej, tak czy inaczej nie mamy nic do stracenia.
My wykonaliśmy swoje zadanie, tak? Odnaleźliśmy Helenę. Zrobiliśmy dla niej drinka, jest skłonna z nami lecieć z powrotem. No właśnie, troszeczkę się boję, że Siergiej będzie chciał ją wykorzystać do trochę niefajnych celów. Ale za chwilę się o tym przekonamy. Wróćmy do sterowca i przygotujmy nasz lot. W którą stronę miałbym pobiec? W lewo czy w prawo? Okej. Tej lokacji sobie jeszcze nie odwiedzaliśmy, ale tak naprawdę niczego tutaj nie ma, oprócz tego peronu. Ale przynajmniej wiemy, że będzie można tutaj przyjechać pociągiem. O, jest mechanizm do nakręcania pociągu. Więc nawet jeżeli tutaj przyjedziemy i się zatrzymamy, to wiem w jaki sposób będziemy mogli go nakręcić. No dobra, jest sterowiec, wejdźmy do środka. I z powrotem do Kalinsgradu, czy jak tam się nazywała ta miejscowość. Halo? Cześć, to ja, Olivia. Cześć, kochana. Co słychać? Jak było u Goldbergów? Trochę, alkoholowo. To wszystko? Co się dzieje? Zapomniałaś języka w gębie? Hej, powiedz, co się dzieje? Jak tam sprawa? Co z tą panną Romański? Nie sądzisz, że to trochę za długo trwa? Nie nudzę się ani trochę, mogę ci powiedzieć, ale... Hej, Olivia, co się dzieje? Nie odpowiedziałaś na moje pytanie, to trochę do ciebie niepodobne. Mówiłam ci, że kupiłam tę jedwabną niebieską bluzkę? Olivia, co ukrywasz? No dawaj, zaczynam się martwić. Okej, przepraszam. Zrobiłam coś strasznego, nie mogę już spać, nie mogę jeść, cały czas mną rzuca. Olivia, powiedz, co się dzieje. To Dan. Co z Danem? Czy stało mu się coś? My... znienawidzisz mnie do końca życia, no i dobrze. Na twoim miejscu ja... Co? Po Goldbergach, Dan zabrał mnie do domu, byliśmy... No wiesz, nie powinniśmy tyle pić. Wpadł do mnie na jeszcze jednego i wtedy... Znienawidzisz mnie, Kate. Proszę, znienawidź mnie. Dobra, rozumiem. To moja wina. Nie umiałam ci powiedzieć, że od wieków Dan mi się podobał. Ale jesteś moją przyjaciółką i jesteście zaręczeni. I tyle. Ale przez ten ostatni czas tak się do siebie zbliżyliśmy, że nie wiedziałam już, co jest dobre, a co złe. Och, Kate, zżera mnie poczucie winy. Chcę umrzeć. Słuchaj, nie przeciągaj struny. Ty i Dan to trochę nieprawdziwe. Olivia, kończę. Muszę przeanalizować te nowe dane. Jesteś automatem albo co? Odkładam, chcę być sama. Okej, czyli Olivia z Danem poszli w tango. Zrobili rum cum cum, ryk cyk cyk. Thank you.
Ocić czarnie, ocić strasnie, ocić kucie i prekrasnie. Okej. Helena zaśpiewała, ale została zamknięta w klatce. No tak, mogłem się tego domyśleć, że Siergiej nie będzie miał dobrych zamiarów. Kate, pomóż mi, co się dzieje? Co ten człowiek ode mnie chce? Czy on zwariował? Nie martw się. Musi być jakiś sposób, by cię stąd wydostać i ja go znajdę. Pośpiesz się, moje dziecko. Boję się, że powróci i stanie się niebezpieczny. Niech pani będzie silna, madam Romański. Proszę mi zaufać. Siergiej ma fetysz na punkcie Heleny Romański. Zamknął ją tutaj, bo nie wiemy, co by chciał z nią robić w tamtym dziwnym pokoju. Ale okej, dobra, co my tutaj mamy? Jest kłódka. Niestety nie posiadamy klucza. Ten zamek wygląda solidnie. W oddali widać też Oskara. Dobra, co ja mam? Śrubokręt. Śrubokręta tutaj użyć nie mogę. Metalowe szczypce. Okej. W końcu, młoda damo, zaczęła mnie ogarniać rozpacz. Przyszłam możliwie jak najszybciej. Proszę się pośpieszyć, wyjść szybko, zanim ten obłąkaniec zauważy. Muszę odzyskać ręce Oskara. Czy ja mam jeszcze szczypce? Nie mam szczypiec, straciłem je. Ale może będę mógł je odkręcić za pomocą śrubokręta. No tak, mamy tutaj śruby. Okej. Wybacz, automacie, ale tobie te ręce nie będą już potrzebne. Mi do odbycia kolejnej podróży są bardziej potrzebne niż tobie. A tak naprawdę potrzebne Oskarowi. Gdzie jest Helena? Gdzie ona zniknęła? Nie powinna tak samodzielnie się oddalać. Wszystko w porządku, madam? Moje serce zostało wystawione na próbę, ale jeszcze wytrzymam. Chodźmy, nie zostawajmy tu dłużej. No świetnie. Po raz kolejny Helena wpadła w pułapkę. Mój Boże, co się stało? To było ładne, Kate Walker, ale nie jesteś zbyt silna. Nie dla mnie. Zakończ już te swoje gierki. Zwróć mi ręce i przyprowadź madam Romański, albo nie ręczę za to, co zrobię. Nie przerażasz mnie, obłąkańcu. Heleno, trzymaj! Weź te ręce i jak najszybciej zanieś do pociągu. Powiedz Oskarowi, by był gotowy do odjazdu. Znajdę inny sposób na wydostanie się z tej przeklętej fabryki. Bez szans! Nigdy ci się nie uda! Jeszcze zobaczymy! Ostrzegałem cię, Kate Walker! Ostrzegałem! Uważaj na siebie, moje dziecko. Ty też i nie martw się. Okej, musimy znaleźć inny sposób, żeby dostać się na zewnątrz. Przychodzi mi jedyna myśl do głowy, żeby po raz kolejny zjechać windą w dół kopalni i udać się tamtym szybem wentylacyjnym, którym się tutaj dostaliśmy.
Tylko moje pytanie brzmi, gdzie to było? Czy ja będę mógł teraz pobiec gdzieś w lewą stronę? Nie mogę. Na górę też nie chcę się udawać. Okej, czyli prawdopodobnie tędy. Dobra, tutaj na górze jest ten pokój. A my powinniśmy pobiec chyba tutaj. No kurde, gdzie to było? Ten gościu siedzi tutaj. Dziewczyno, ośmielasz się mi przeciwstawiać dyrektorowi miasta! Nie dotkniesz mnie! Wynoś się stąd, póki jeszcze możesz i niech zapomnę, że mnie kiedykolwiek widziałaś! Zapomnij o tym mieście, Helenie, i twoich rękach! No, co za psychopata? Ale mogę się udać do windy. Ta kolejka jest sterowana z innego miejsca. Albo i nie. Czyli do tej kolejki wejść nie mogę, tak? Nie posiadam żadnych przedmiotów w ekwipunku. Ten koleś mnie szantażuje i nie chce mnie wypuścić. No musi być jakiś sposób, żeby się stąd wydostać. Tu jest jakiś zawór, nie mogę go przesunąć. Dobra, poczekajcie, zastanówmy się. Skoro tutaj są te drzwi i one są zamknięte, to ja prawdopodobnie przyszedłem tutaj z tej strony, prawej. Mogę wejść na górę. Okej, no dobra. Tu jest automat. Przy automacie nic raczej już zrobić nie będę mógł. Wykręciłem ręce Oscara. To w jaki sposób miałby wydostać się na zewnątrz? No, jestem w 100% przekonany, że wcześniej, kiedy byłem tutaj na dole, mogłem udać się na lewą stronę. Tutaj. Ale teraz tutaj pobiec nie mogę. Aha, tutaj była winda. Dobra. Trafiłem do szybu kopalnianego. Się tak rozglądam, może znajdę jakiś przedmiot po drodze, który będę mógł zabrać do... O kurde! Ale się wystraszyłem. Co się od Janie pawiło? Tak jakby coś wyleciało w powietrze. Wygląda na szyby wentylacyjne. Tędy chyba się raczej już nie wydostanę na zewnątrz. Ale z drugiej strony winda zjeżdża w dół. O cholera. Mamy dynamit. Tutaj się cofam z powrotem. Jak sami mogliście zauważyć, ta droga została wysadzona w powietrze. Ale otworzył się szyb wentylacyjny. Tędy raczej też już nie wyjdziemy na powierzchnię. Dobra. Ale widzę, że ten szyb jest otwarty i prawdopodobnie teraz tędy będę mógł wyjść. No i proszę bardzo, jesteśmy na zewnątrz. Mogę zajrzeć do tych pudełek. Kolejny ładunek wybuchowy.
Coś będę mógł wysadzić, na pewno. Ale nie mam zielonego pojęcia co. Może tego gościa będę mógł wysadzić i... No nie wiem. Słuchajcie, moi drodzy, ale tego dowiemy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Troszeczkę krótszy, ale specjalnie taki nagrałem, z tego względu, że następny odcinek będzie ostatnim z Syberii 1. A tymczasem dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!